Nie pokazałem jeszcze jednej fajnej rzeczy. Za siedzeniem w podłodze mamy taki wielki schowek, gdzie można sobie wszystko włożyć. Plastikowy, taka wanna cała, można ją nawet wyjąć. Potem wkładamy tak, tak i gotowe. A to jest siedzenie, naciskamy przycisk i mamy fotelik dziecięcy. Próbowałem zagrać w 3 gry. Absolutnie każda z nich wymagała aktualizacji, która ma po kilka gigabajtów. Ani Forza, ani Red Dead, którego mam na płycie, ani Tell Me Why. Także dzisiaj w nic nie zagram chyba, bo nic nie działa. O, jest kolejna. Ile tam jest aktualizacji? 7 giga, świetnie. A co my tu mamy w bagażniku? Co my tu mamy? Proszę bardzo, gniazdo zapalniczki w bagażniku. To może się też przydać dla kogoś, kto gdzieś jedzie. Na przykład można lodówkę turystyczną tutaj ładować. Cały czas coś nowego odkrywa w tym samochodzie. Proszę bardzo. Uchwyty stalowe tu, tu i w paru miejscach. No prawdopodobnie służą do zabezpieczenia przewożonego ładunku. O proszę, jeszcze tutaj kolejny schowek z tej strony. A w ogóle z tego co tutaj doczytałem, to można zdemontować te plastikowe covery, które tutaj są, czyli można to jakoś zdemontować. Dzięki temu będziemy mieli szerszy bagażnik. Dobra, ostatnie dobre ustawienia to były takie. CU9 to było 44, OG było na 1, czyli najsłabszy przedmuch, CP15, czyli czas przedmuchu, czas przerwy w podtrzymaniu, krotność podawania w podtrzymaniu. Jadę sobie tą drogą, którą kiedyś wracałem samemu z trasy, wioząc oprawki. Bardzo przyjemne miejsce, proszę bardzo. Super. Lasek, drzewka. No, mam nadzieję, że zwierzak nie wyskoczy. I sobie jedziemy do Ostrowa. Dalej. Dobra przygoda. Siema Radziu, chciałbym Ci złożyć takie osobiste podziękowania za wspólne 2 miesiące wypraw. Poznałem wiele fajnych piosenek dzięki temu, zwiedziłem trochę świata. Proszę bardzo, a nagrywam się w takim miejscu, które możesz znać. Specjalnie tu dzisiaj przyjechałem, gdyż ono zwiastowało zawsze koniec pracy. O, proszę, zobaczmy tutaj, jakie tutaj mają samochody. No, no, takim też by się dobrze jechało. Z oprawkami. No, a ja dzisiaj jestem na takiej małej wycieczce. Jadę do kolegi, a potem do mojego wujka. Ogólnie mam teraz wolne aż do kwietnia, bo wtedy mam pierwsze zleconko z Rafałem. No i tyle. I życie sobie płynie. Słucham sobie rocka, jadąc samochodem, do którego właśnie zaraz będę wsiadał. Brzydka była pogoda w Zgierzu, ale tutaj jest ładniejsza. Przejrzewa się słońce. Zaraz otwieramy samochodzik. Jadę oczywiście scenikiem, nie no, żartuję. Jadę Toyotą Verso mojego kolegi. Tutaj mamy fajny też samochód. Verso, czyli to jest taka kopia scenika, a właściwie scenik jest kopią Verso, a właściwie te samochody kopiują się nawzajem. Także pozdrawiam, być może dzisiaj tutaj będziesz, może nie. I do zobaczyska. Jaki ty silny! Proszę, opony ładuję. Po kilka naraz. 4 by naraz załadowano. Bo to razie na razie. No. Pięknie zapakowane. Super. Ostatnia podróż. No wiesz, na pewno będziesz dostawał update'y. Schowek przyręczny. Schowek przy schowek, żeby tak? Się zamykał. A. Na tym mi trochę zależy, nie? A, ty masz fajny, masz na zamek. Też ten schowek, no. Główny. A tamten tam, mógłby się zamykać, to byłoby spoko. No. Ale fajnie, że udało się tą tapicerkę dotrzeć, nie? Tak.
Można powiedzieć, że morsowałem. No tutaj. Jak tutaj jestem. To jest plus 1 stopień w środku, no to tak jakby ktoś morsował w stawie. Rozpoznaję mowę i to ktoś przygotowane jest nagrane, to czy ja? Nie, to na bieżąco tworzy mowę. To jest dla każdego. Ale jak na złość. Tak. Chodzi, żeby go spojrzeć, co ma? Wejdę, zobacz. Halo, biedny. O, właśnie. Jeszcze po tym śniegu tak jedzie, jakieś nie upadł tego. Że pokręt? Uważaj, Bucha. O, szerszy. Ktoś tam nie najechał. To powinny być. Czyli to był ten zakręt w Chlebowie. To ważne, nie wiedziałem. I tutaj na lewo poleciała? Tutaj gdzieś na tym zakręcie to poleciała. Aha. Dokładnie w tym miejscu, nie wiem. Ale do którego rowu? No tu do rowu. To po prawej stronie, tak? No i tu gdzieś chyba do tego gospodarza. Aha. Było ściągnięte. Aha. Rozumiem. Wejdzie czy nie? O. Dobra. O, tak. Na razie. Hatred, hunger, pain.